To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończy się właśnie konkurs indywidualny letniego Grand Prix w Klingenthal. Wygrywa Limik przed Sejcem, Granerudem, Paszkę, Sundalem, Rioju, Trzofenigiem, Wellingerem, Forfangiem i Aignerem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs z trochę zmiennymi warunkami, chociaż było praktycznie cały czas z przodu poza drobnymi punktami dla Hoffmana i Trzofeniga, ale jednak warunki były dość zmienne, chociaż w pierwszej serii, kiedy wiatr się teoretycznie zmienił, to zawodnicy też byli w stanie oddawać względnie długie skoki, więc jestem... Nie do końca pewny czy te przejścia pokazały to co miały pokazać, ale mimo wszystko jakoś w miarę płynnie przeszedł ten konkurs. Wygrywa Lindwik 5 po serii pierwszej. Powiem wam, że zrobił na mnie wrażenie w tym drugim skoku, jakie przewyższenie złapał i jaki miał wysoki tor lotu. A kiedy skoczył Ryo, po nie było od razu widać, że Ryoju oddał w porządku skok, tylko że leciał dużo, dużo niżej od i Linwik 3x3. Bardzo dobry skok i ogólnie bardzo dobry występ lindwika tego lata. Chyba największy wygrany tego lata, biorąc pod uwagę liczbę występów i jej efektywność. I to, że mamy tutaj obsadę, jaką mamy. Drugie miejsce, Zajd pierwszy po serii pierwszej, 142 metry w serii pierwszej z mocnym wiatrem pod Narty. Wielu miało wiatr pod Narty, ale tylko zajść to aż tak dobrze wykorzystał. Piękny skok, świetnie wykonany pod każdym względem, tylko że w drugiej serii nie wystarczyło, jednak lindwik okazał się lepszy. Trzecie miejsce, Granerud, trzeci po serii pierwszej. Też mam wątpliwości co do pierwszego skoku, jeżeli chodzi o średniony odczyt, ale jest na podium Granerud i jest to jakiś prognostyk dobry przed zimą, tak jak dla Lindwika. Miejsce czwarte, paszkę drugi po serii pierwszej. To samo co mówiłem o Granerudzie w pierwszej serii, no to 137 metrów było dość zastanawiające. O wszystko, chociaż paczkę tutaj też. Bardzo dobrze skakał. Piąty Sundal, siódmy po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze, zwłaszcza drugi skok bardzo fajnie wyglądał. Szósty mister Joey Kobayashi. Czwarty po serii pierwszej, 140 metrów w pierwszej serii, a w drugiej, tak jak mówię, po Lindwiku było od razu widać, że łapie niesamowite przewyższenie, a Rioju po prostu to też jest załoni, który raczej leci trochę niżej, jeżeli chodzi o parabole to ale było widać, że jest od razu dużo, dużo niżej nad bólu i dużo, dużo niżej nad wyskokiem niż Lindwik. Siódme miejsce Szofenik, szósty po serii pierwszej. Skoki w porządku, tak jak mówię, drobniutki plusik, tak jak u Hoffman. Jeżeli chodzi o wonki w drugiej serii. Ósmy Wellinger, 11 po serii pierwszej. W początku skoki bardzo wąsko prowadzi na Mam wrażenie, że Wellinger, jeżeli chodzi o lądowanie się w tym okresie przygotowawszym, akurat podciągnął i w tym momencie jest chyba nawet najlepiej lądującym zawodnikiem w stawce. Miejsce siódme, czy, przepraszam, dziewiąte. Forfang, 24 po serii pierwszej. No w drugiej serii super skok. Fajne też warunki, ponad 140 metrów, i no. Spektakularny awans, zaszło 15 pozycji. Nie mniej spektakularny, no może trochę mniej, ale jednak spektakularny również awans na 10. miejscu. Klemens Aignet, 22 po serii pierwszej. No, król pucharu kontynentalnego, no zależy jeszcze, kto się trafi akurat w pucharze kontynentalnym, ale z szerszego punktu widzenia jest to król pucharu kontynentalnego. No, dzisiaj dał radę i w drugiej serii też bardzo fajny skok i spektakularny awans. Ciekawy, jak Austriacy to poskładają, bo poza Kraftem, no i pewnie Herlem i ewentualnie Trofenigiem, no to może tam każdy wskoczyć tak naprawdę do tego składu, bo kolej jest bardzo, bardzo długa Polska, 25 wąsek 17 po serii pierwszej, no udało się doturlał się, no może to trochę zbyt ostre odkreślenie, ale jednak tylnymi drzwiami do tego triumfu doszło nie było z orkiestrą, tak jak czasami Kubacki, tak jak Maciej kiedy wygrał letnie Grand Prix, po prostu udało się, dopchnięte zresztą Insam, który miał walczyć, wypadł od razu w pierwszej serii i Insam tak naprawdę jest na czwartym miejscu w Generalce a nie na drugim, tak jak było to wcześniej, no ale Wypracował to wąsek, przede wszystkim raśnowym to wypracował, no i mimo wszystko, mimo tego triumfu, mam wrażenie, że to jest najbardziej. Nieprzekonujące zwycięstwo, tak to nazwijmy. No, Wąsek jest w trzeciej dziesiątce, skakał średnio i wcześniej, i dzisiaj, no, może akurat w kwalifikacjach skakał trochę lepiej, no, ale nie jest to takie z orkiestrą, tak to nazwijmy. Na 28 miejscu Kubacki, 28 po serii pierwszej, no, też średnie występy bardzo wysoko wychodził. Mam wrażenie, że tutaj też stracił, jeżeli chodzi o prędkość lotową, za dużo. Kubacki 42 zniszczą, no, skok mu nie wyszedł. Tym bardziej, że przy raczej przedniej wieczne, no, to zniszczą jest predestynowany, ale wydaje się, że trochę później skok, no, i był bardzo nisko nad nawet jak na siebie Austriac 11, Herl 8 po serii pierwszej, występ przyzwoity no ale nie było szans na triumf w klasyfikacji generalnej 30 miejsce, Wolgenand 26 po serii pierwszej, no ten drugi skok słabszy, a wydaje się, że w pierwszym faktycznie miał warunki, Wolgenand, bo nie leci jakoś bardzo wysoko nad skokiem, ale go po prostu dociągnęło, 31 Jonas 6, 44 Embasher jestem ciekaw, czy Embasher będzie rotowany z Pelcem albo ze Steinbergerem bo Embasher momentami, no, nie dojeżdża na tych zwłaszcza większych skoczniach. Bo i w Kurszewel, i tutaj, no, Embasher nie szalał, i tutaj też nie szalał, jeżeli chodzi o serie pozakonkursowe, no, też nie szalał. Embasher i 46. Stefan Reiner. Słoweńcy. 17. Laniszek, 12. Po serii pierwszej, no, mógłby lepiej lądować dla raczej to jest zazwyczaj jego mocna strona. No, i występ taki, no, średni, ale ogólnie poza Zajcem, to Słoweńcy tacy mocno niewyraźni. 40. miejsce Jelart, 45 domen prauc. Niemcy. 14. Eisenbichler. 9 po serii pierwszej. Wygrana seria próbna. Występ przyzwoity, ale być może nie dosyć jest po tej serii próbnej. 15. laje, 14 po serii pierwszej. Tutaj bardziej równo na przestrzeni ostatnich dwóch dni prezentował się laje, 18. Rot. 20 po serii pierwszej. No leci krzywo, ląduje dość szeroko. Dostaje po notach zasłużenie. No ale występ jest to naprawdę dobry. Chociaż nie najlepszy w karierze, bo przy słabiej obsadzonych konkursach no to spisywał się jeszcze lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o same pozycje. 20. Geiger. 15. Po serii pierwszej, no występ taki po prostu średni. 21 Raimund 27 po serii pierwszej, no trochę lepiej w serii drugiej, bo w pierwszej trochę nim porzucało w powietrzu. 26 Schmidt, 19 po serii pierwszej, no jestem ciekaw, czy Schmidt utrzyma się w kadrze na Puchar Świata, bo będzie mu mimo wszystko ciężko. Bo Titel ma w pewnym sensie zagwarantowane miejsce, bo prawdopodobnie mało kto będzie w stanie go wygryźć w tym momencie ze składu. Bo ten rocznik 2005, mimo że są tam zawodnicy z prawem startu w Pucharze Świata, no to nie wydaje się być realną konkurencją dla Titela, przynajmniej. Na ten moment jej ciekawe, kto w tej pozostałej piące, ewentualnie szóstce, będzie w stanie tutaj być. Jestem ciekaw, czy właśnie będziesz Schmidt, czy będzie raczej gdzieś tam z boku, tak jak w poprzednim sezonie. 29. Hoffman, 25. po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze wyrównany. Norwegowiec, 23. Johansson, 16. po serii pierwszej. Występ w porządku, chociaż pojedyncze skoki miewał trochę lepsze. 27. Wilmstad, 30. po serii pierwszej. No tym razem miał szczęście, że był na 30., a nie na 31. albo 32. miejscu, tak jak miał to miejsce w poprzednim sezonie. Japończycy 13 Nikkei do 18 po 1. solidne skoki, jeżeli chodzi o Nikkeido, ale jestem ciekaw, skoro w poprzednich latach miał bardzo dobre lato, a tutaj jest no, dobre, ale nie oszłamiająco dobre czyli nie ma trzeciego miejsca, na przykład w klasyfikacji generalnej. No to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać zimą. 39 Nakamura, 40 Shiro. Szwajcarzy, 19 deszwanden, 18 po serii pierwszej, no Szwajcarzy troszeczkę poniżej oczekiwań jako całość, 34 Peje, 36 Trunc, no jestem ciekaw czy Trunc dostanie szansę w Pucharze Świata na stałe w następnym sezonie, 37 Simon Aman. reszta świata, 12 Marusiak, 10 po serii pierwszej, nawet w tym drugim skoku ze słabszym wiatrem podnarty jakoś dał sobie radę Marusiaka, wcześniej to raczej aż tak dobrze nie wyglądało przy ograniczonej pomocy wiatru, więc jestem ciekaw jak to będzie wyglądać zimą, bo przy tej stawce jest to bardzo wartościowy rezultat. Tak samo jak Foberta, 16 miejsce, 21 po serii pierwszej i w nie seriach nieocenionych też bardzo przyzwoicie skakał Fobę, więc wydaje mi się, że to ma nawet większą wartość w tym momencie niż te podjazd Kurszewel. Jeżeli chodzi o ceny, bo tutaj jest stawka, tutaj jest już względnie blisko sezonu zimowego, więc naprawdę jest to prognostyk na to, że FOB będzie zawodnikiem punktującym trzecia dziesiątka, może z wyskokami na drugą dziesiątkę, ale taki, który będzie pewnie przychodził kwalifikację, a nie się gdzieś tam plątał na granicy tego awansu przemocniej obsadzonym konkursie. 22 miejsce Igro 23 po serii pierwszej, wydaje mi się, że Skoki miał spóźnione obydwa. Ale też jestem ciekaw tego, jak to będzie wyglądać z IGRO, bo ta pozycja jest jednak troszeczkę poniżej oczekiwania. Jest w czołowej dziesiątce LGP w tym momencie. 24. Franc, 13. Po serii pierwszej też spodziewałem się w drugim skoku nieco więcej od Franca, no ale wtedy miał w pierwszym skoku pomóc wyraźną weterynarkę, w drugim już nie za bardzo. 32. Insam, tak jak mówię, wypadł z gry od razu przy swoim skoku. Nie potrzebował pomocy wąska do tego, bo wąsek musiał po prostu zapunktować, żeby Insama zdjąć z planszy, jeżeli chodzi o walkę o LGP. No ale Insam sam mówił w rozmowie z Kaspym Merkiem, że coś się popsuło w skokach i ten trend jest niepokojący u Insama, bo raczej od początku sezonu letniego, nawet biorąc pod uwagę, że zmieniała się stawka, jeżeli chodzi o poziom trudności, no to raczej w szerszej perspektywie tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o Insama, i to jest niepokojący sygnał, bardzo, jeżeli chodzi o kończące się lato, bo można by powiedzieć, że insam bardzo dobrze rozpoczął, ale czy to przełożyć chociaż na punktowanie na początku sezonu zimowego, nie wiem, może wtedy w drugiej części sezonu będzie miał lepszą dyspozycję, a nie ma Bresadoli, żeby to pociągnął razem z nim. 33 Zograwski występ przyzwoity powiedzmy sobie, 35 Belszał, też nie najgorzej, ale myślałem, że do 30 belszł się dzisiaj załapić. 43 kytos 40 47. bikner 48. Alto, biknerem troszeczkę rzucało w tym skoku i no ten skok nie był zbyt udany, 48. Alto, no dla Finów średnie te widoki, tym bardziej, że dwóch ich kolegów odpadło w kwalifikacjach, 49. Repeleu, no przed nim troszeczkę się przedłużała ta przerwa i prawdopodobnie też trafił rzeczywiście na kiepskie warunki i ostatnia pozycja dyskwalifikowanych i dyskwalifikacja Francesco Czekona miałby też 49 pozycję, tą samą notę co Repelę gdyby nie został dyskwalifikowany i w klasyfikacji generalnej wygrywa Wąsek przed Kraftem i Lindwigiem tak jak mówię, Lindwig 3 na 3 fantastyczna skuteczność i chyba największy wygrany tego lata, przynajmniej pod względem narracyjnym. Czwarty Insam, piąty Herl, szósty Wellinger, siódmy Trzofenik, ósmy Kubacki, dziewiąty Nikaido i dziesiąty Arti Aigro. I teraz przechodzę do rywalizacji pań. Wygrywa Katarina Schmidt, druga po serii pierwszej. Niemcom się udało, można powiedzieć ale te skoki Schmidt bardzo fajnie wyglądały na progu, wszystkie trafione, z czym miała chociażby w poprzednim sezonie dość duży problem. Drugie miejsce, kwandal, pierwsza po serii pierwszej. W pierwszej serii narzeczenie trenera, obniżona belka i dała radę zrobić 95% rozmiaru skoczni, w drugiej serii nie dała rady, no i przegrała pewnie ku uciesze wielu ludzi. Swoją drogą, to jak wyglądały kwalifikacje do tego konkursu, tylko jeden skok za punktka, to wyglądało bardzo źle i dzisiaj jeszcze do tego 23 belka, po tym jak kwandal skoczyła swoje, to nie powrócono do 25 tej Belki tylko skakano z 23 przez jakiś czas, czego między innymi ofiarą padła Słowik, niestety. I tutaj mam dość duże ale do żyli które sędziowało. Bo druga seria, można powiedzieć, że okej, okay, tylko na życzenie trenera obniża na belka. i zagrała Zeifriedsberger, czy też raczej trener. Zeifriedsberger i Kwandal nie wyszło, trudno, zdarza się. Wydaje mi się, że takie podejście jest prawidłowe. Trzecie miejsce, i to jeszcze trzeba podać, że kwandal najlepszy występ w karierze w letnim Grand Prix i to na trzecim miejscu, bardzo fajne skoki, czwarta Team Nijambierse, czwarta po serii pierwszej, wydawało się po drugim skoku, że no spadnie w klasyfikacji, to też najlepszy występ w karierze, ale jednak tam było bardzo dużo dodane zawierć dzięki temu trzymała się na czwartej pozycji, miejsce piąte, tak szósta po serii pierwszej, w pierwszej serii lądowanie takie mocno się, w drugiej już trochę lepsze, no ale to nie był jeszcze taki bardzo ładny, klasyczny telemark, szóste miejsce, Maruja, ma dziesiąta po serii pierwszej, Piąte, przepraszam, siódme miejsce za 5 piąta po serii pierwszej. Tak jak mówię, Tyrr zagrał i przegrał w jej przypadku, podobnie jak Skwandal w drugiej serii. Ósme miejsce, Straight, siódma po serii pierwszej. Najlepsze zdecydowanie z Kanady jak T była jednak daleko od Straight. Dziewiąte miejsce, Taka Nasi. 15 serii pierwszej bardzo fajny drugi skok, no ale nie wystarczyło na to, żeby wygrać LGB po raz kolejny w karierze i dziesiąte miejsce Josephine, Panie 9 posteri pierwszej. Z ciekawostek 24 Alvinne Holz, debiut w zawodach letniego Grand Prix 34 Twardoż Wydaje mi się, że trochę ten skok był za wcześnie rozpoczęty i po prostu za wcześnie odbiła się z progu. I 39 miejsce na Słowik. Tutaj brawa za to, że przebnęła mocno obsadzone kwalifikacje, bo naprawdę te kwalifikacje były mocno obsadzone. Konderla nie przebnęła kwalifikacji. Nie wiem, co się dzieje z Bełtowską, że jej tutaj nie ma, bo skakała na tyle dobrze, że powinna być najmocniejszą kartą w aktualnej polskiej Italii, tak to nazwijmy. I w klasyfikacji generalnej wygrywa Lara Malziner. Dzisiaj 15 skoki, w porządku, ale no głównie Rasznów tutaj zrobił fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o Włoszkę. Na drugim miejscu Anika Ziv, więc dla Haralda Lawera, no wiadomo, to jest lato, to jest lato, ale jeżeli ktoś nie jest tajemniczony, no to od razu te efekty są bardzo, bardzo dobre. Trzecie miejsce taka, i czwarte, Klinet, piąte, Maruyama szósty, Seifitzberger siódme, Nika Preutz, której skoki totalnie nie wychodziły też dzisiaj, bo wydaje się, że mocnie odbijała się po prostu z lewej nogi i poza seriami konkursowymi to naprawdę Preutz prezentowała poziom sugerujący, że ona może jej ustrzelić dublet w Rasznowie, a tutaj wyszło tak, że jest tylko na siódmym miejscu. Tylko na siódmym miejscu, bo ona w seriach nieocenionych często skakała o dwie klasy lepiej niż w seriach ocenionych ósme miejsce, panie dziewiąte Eder i dziesiąte Krumi, czy Noe, jak na pierwszy pierwsze lato juniorskie, seniorskie tak naprawdę, no to naprawdę fajne występy, jeżeli chodzi o Noe. I przechodzę do Pucharu Interkontynentalnego. Pań w otepie wygrywa Heta Hirvonen, Kombinatorka Norweska, Druga Ingwitz, Nowe Miczkogen, Trzecia Martina Ambrodzi, Czwarta Sofia Matila. Ciekawe, czy Finowie będą ją wozić po Pucharze Świata w końcu. Piąte miejsce: Osa Ture, Szóste Martina Zanicer, Siódme Kirsty Glessi, Ósme Żanna Chluchowa, Dziewiąte Ingrid Gresli Nowe prawo startów w Pucharze Świata, dziesiąta Emilia Widgen Nowe prawo startów w Pucharze Świata, Na jedenastym miejscu Jutong Pan, Też nowe prawo startów w Pucharze Świata, Na dwastym miejscu Noela Wuerich Odnowione prawo Startu w Pucharze Świata i na miejscu Julia Akia. Nowe prawo startu w Pucharze Świata. I na koniec piątkowy konkurs Fiskapów o tepie. Dla tych, którzy są fanami egzotyki, to jest chyba najlepszy konkurs od wielu lat. 66 nazwisk, bo ja się szczerze mówiąc spodziewałem, że tam może być 30 i będzie bardzo słaba lista startowa. I z czołowych nacji rzeczywiście tylko dwóch Austriaków i jeden Niemiec. Ale reszta jak najbardziej dała radę. Dwóch łotyszy, sześciu, przepraszam, czterech Chińczyków, czterech Kanadyjczyków, ja nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem w jakichkolwiek zawodach międzynarodowych czterech Kanadyjczyków, dziesięciu Finów, ośmiu Estończyków, trzech Ukraińców, Szwed, Koreańczyk, ośmiu kazachów i siedmiu reprezentantów USA i to tego drugiego szeregu, chociażby Norwegowie przysłali zawodników ze swojego zaplecza, bardzo głębokiego gdzieś strzeluści. Norgeskapu i w tym konkursie było 10 zawodników, którzy po raz pierwszy zdobyli punkty Fiskapu. Jeżeli chodzi o wyniki, wygrywa Martin Hamann, drugi Szymon Bryski, trzeci Łukasz Łukaszczyk. Bardzo dobry występ Polaków. Czwarty Tomas Kuisma, piąty Sebastian Estfold Razem z na piątym miejscu Kajmar Wagul siódmy Niki Huml, ósmy Sung Mong Yang. Dziewiąty od Harald Fjeld. Tak jak mówię, z głębokie zaplecze norweskie. I dziesiąte miejsce Goraz zawcnik z Polaków, 13 Galica, osiemnasty Jojko. 19 Marcin Drubel i 32 Michał Optułowicz. To tyle. Do usłyszenia.